czyta Agata Romanowska. Szymon był ogromnym łasuchem, który nie potrafił oprzeć się żadnym słodyczom. Tata nie wiedział już, co ma robić, ani jak ma z nim rozmawiać. Zobaczysz, Szymon, będziesz tego żałował. Nadejdzie dzień, kiedy twoje zęby się zepsują i pojawi się próchnica. Szymon jednak nie przyjmował się słowami taty. Oj, tato, to tylko dziś, nie bądź taki. Tata uważał, że Szymon powinien rozumieć, na czym polega problem. Dlatego powiedział, próchnica jest spowodowana przez małe bakterie, które niszczą zęby, czyniąc je w ten sposób słabszymi i chorymi. Niestety nawet to wyjaśnienie nie przekonało Szymona. Tato, ale ja tak bardzo lubię słodycze. Rozumiem, ale jeśli chcesz mieć zdrowe i silne zęby, musisz jeść posiłki bogate w wapń, warzywa, sery, jogurty i pić dużo mleka. Poza tym powinieneś myć zęby kilka razy dziennie i zawsze po jedzeniu. Tego popołudnia Szymon wybierał się na urodziny do kolegi. Tata odprowadził synka. Ponownie poprosił Szymon, postaraj się tym razem i nie jedz tyle słodyczy. Niestety Szymon znowu nie był w stanie oprzeć się łakociom i spędził całe popołudnie na objadaniu się żurkami, cukierkami, czekoladkami i ciasteczkami. Kilka dni później zaczął odczuwać lekki ból w buzi. Przypomniał sobie przestrogi taty i nie miał odwagi, żeby się przyznać. A jeśli to próchnica, to po upływie tygodnia ból stawał się coraz większy i nie do zniesienia. Szymon poszedł do taty i z płaczem zawołał. Boli mnie ząb, tato, nie wytrzymam dłużej tego okropnego bólu. Tata nie był zaskoczony. Wiedział, że wcześniej czy później do tego dojdzie. Teraz jednak musiał pomóc synkowi pozbyć się bólu zęba. Proszę, zażyj te lekarstwo. Powinien za chwilę poczuć się lepiej. Jutro pójdziemy do dentysty, który od razu zaradzi temu bólowi. Tym razem Szymon najadł się strachu i obiecał tacie, kiedy po dentyście pójdziemy gdzieś pod wieczorek, to zamiast soku i ciasteczek pełnych cukru poproszę o chleb z serem i duży kubek mleka. Dziękuję, tato. Alan Milewski, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, detektyw Pozytywka. Tym razem detektywa Pozytywkę zaniosło aż nad jeziora. Rozbił swój mikroskopijny namiocik na polu biwakowym. W środku ustawił stolik obok wejścia. Zawiesił tabliczkę z napisem Agencja Detektywa, różowe okulary. Teraz należy jedynie cierpliwie czekać na rozwój wypadków. I rzeczywiście, długo detektyw Pozytywka czekać nie musiał. Kto to zrobił? Obudził go z rana wrzask jakiegoś chłopca. Co detektyw Pozytywka wyjrzał cichutko z namiotu. Co się stało? Zapytał detektyw Pozytywka. Mój latawiec, jęknął chłopiec. Robiłem go cały wieczór. Ktoś
z listewek i cieniutkiego papieru. Dzisiaj jest konkurs, a tu proszę. Ktoś oblał go wodą, specjalnie, żeby papier zmokł i się porwał. Przecież nie padał deszcz. Słyszałem, o, tu jest dziura i tu i przy sznurku. Chłopiec był załamany. Detektyw Pozytywka zmarszczył brwi. Ciekawe. Jak dorwał tego kogoś, wrzasnął nagle chłopiec, to detektyw Pozytywka przyłożył palec do ust. Wiem, czyja to sprawka. Twoja, detektyw Pozytywka uśmiechnął się nieznacznie. Chłopca dosłownie zamurowało. Chyba nie myśli pan, że specjalnie zmoczyłem swój własny latawiec. Nikt go nie zmoczył. Detektyw Pozytywka wzruszył tylko ramionami, ale ktoś nie schował go na noc do domku. To wystarczyło. Jak sądzisz, co sprawiło, że latawiec był rano mokry? Rosa. Maria Koznacka, plastusiowy pamiętnik. Jak powstał plastusiowy pamiętnik? Było to bardzo dawno temu. Wasze mamusie nosiły wówczas jeszcze krótkie sukienki, a czesały się warkoczyki z kokardkami albo obcinały włosy na poleczkę. Redaktorka Płomyczka umyśliła sobie wtedy, żebym koniecznie pisała opowiadanie o szkole, które wciągnęłoby się w pisemku przez cały rok, a bohaterem opowiadania miał być taki ludzik. Z drzewa czy też z gałganków. A ja wcale nie miałam ochoty o tym pisać. To będzie bardzo nudne, powiedziałam. Ale jak redaktorka coś postanowi, to na to nie ma sposobu. Co tu począć? Od czego jednak człowiek ma przyjaciół? Miałam taką 7-letnią przyjaciółkę, Krysię. Nie czesała się ani warkoczek z kokardkami, ani na poleczkę, tylko nosiła czuprynę jak chłopak. I palce miała zawsze pomalowane atramentem, bo właśnie przestała pisać ołówkiem i zaczynała gryzmolić pierwsze kulpony piórem. A oprócz tego opowiadała i ozdabiała wspaniałymi rysunkami dziwne i piękne historie. Nieraz narazałyśmy się z Krysią, o czym by tu ciekawym do Płomyczka napisać. Myślę więc sobie, pójdę do Krysi. Ona na pewno poradzi. Krysia wysłuchała mnie poważnie i mówi. Masz rację, jeżeli on będzie z drzewa albo z gałganków, to do niczego wyjdzie nudziarstwo. Ale czekaj, siądziemy na ławce, może się coś wymyśli. Więc usiedliśmy na ławce pod krzakiem jaśminu. Miś, Krysi, Krysia i ja podpieraliśmy głowy, miś łapką, a my rękami. Myślimy i nic. Nikt z nas jakoś ani rusz. Nic nie możemy wymyślić, ale Krysia mnie pociesza. Czekaj, nic się nie martw, to się samo znajdzie. I rzeczywiście w 2 dni potem
do moich drzwi. Buch, buch, buch. Ktoś gwałtownie zakołatał. Biegnąc co tchu otworzyć, we drzwiach stoi Krysia. Fragment tekstu: Czerwony kapturek. Wkrótce do chatki dotarł czerwony kapturek. Był bardzo zdziwiony, że drzwi są otwarte. Dzień dobry, babci, powiedziała dziewczynka. W odpowiedzi usłyszała ochrypły głos. Dzień dobry, moja kochana wnusiu. Widzę, że przyniosła ze sobą pełny koszyczek. Dziękuję. Postaw go, proszę, na stole obok tych pachnących kwiatów, które mi przyniosłeś. A teraz chodź do babci, niech cię uściskam. Dziewczynka wystraszyła się ochrypłego głosu babci, ale przypomniała sobie, że przecież babcia jest chora i z pewnością dlatego nie może rozpoznać jej głosu. Podeszła więc bliżej i zapytała: babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? Żebym cię mogła lepiej widzieć, odpowiedział wilk. A dlaczego masz takie wielkie uszy? Wciąż pytała dziewczynka. Żebym cię lepiej słyszał, odparł wilk. W pewnej chwili czerwony kapturek spojrzał nieufnie na babcię i drżącym głosem zapytał: babciu, babciu, a dlaczego masz takie wielkie zęby? Żebym cię mogła zjeść, ryknął wilk, wyskoczył z łóżka i połknął czerwonego kapturka. Gdy najadł się wreszcie dosyta, położył się do łóżka i zasnął. Po chwili zaczął chrapać tak głośno, że zwróciło to uwagę leśniczego, który akurat przychodził w pobliżu. Dlaczego ta kobieta tak głośno chrapie? Muszę to sprawdzić, pomyślał mężczyzna. Gdy tylko wszedł do chatki, zobaczył na łóżku śpiącego wilka. A ty wstrętny przybierancu, nareszcie cię znalazłem. Tym razem mi nie uciekniesz, wyszeptał leśniczy. Zdjął po cichu z ramienia swoją strzelbę i jakby nigdy nic miał już pociągnąć za supyt. Przyszła mu do głowy pewna myśl. Ten nicpoń ma taki wielki i wydęty brzuch, że zmieściłby w nim nie tylko babcię, ale również jej wnuczkę. Na szczęście wilk śpi, a ja mam przy sobie nóż myśliwski. I zaraz się przekonamy, czy miałam rację. Wilk spał tak mocno, że nawet nie poczuł, jak myśliwy rozciął jego brzuch, z którego natychmiast wyszedł czerwony kapturek, a tu za nim babcia, całe i zdrowe. A jednak miałam rację, zawołał uradowany leśniczy. Gdy babcia i dziewczynka były już bezpieczne, leśniczy wyszedł przed domek, aby nazbierać trochę kamieni. Potem włożył je do brzucha śpiącego wilka i wspólnie z babcią zaszył brzuch grubą nicią. Wilk poderwał się z łóżka i próbował uciec do lasu, ale był tak ciężki, że z hukiem upadł na podłogę. Czerwony kapturek podszedł do żarzącego wilka i zapytał: i co, wilku, ładnie to tak udawać kogoś innego? Oszukiwać dzieci, a potem je zjadać? Wilk zawstydził się bardzo, przeprosił babcię i dziewczynkę i powoli, powoli poczłapał w kierunku lasu. Czekoladowe królestwo. Nigdy bym się nie spodziewała, że mnie coś takiego spotka w życiu. Wyobraźcie sobie, że w Wigilię Bożego Narodzenia sama mama robiła zakupy. Zwyczajne zakupy w sklepie spożywczym. Wkładała do koszyka to, co było najbardziej potrzebne do domu. Widziałam tylko produkty spożywcze. Poprosiłam o czekoladowego batonika, gdyż wydawało mi się, że on poruszył się między innymi batonikami, tak jakby prosił: dziewczynko, kup mnie. Mamusiu, proszę, kup mi tego batonika. Powiedziałam: dobrze, włóż do koszyka, odpowiedziała i wybierała kolejny produkt. Mama dalej chodziła między alejkami sklepu, a ja za nią. Stanęłyśmy przy półkach z mąką i kaszą na podłodze, tuż obok moich nóg leżał bardzo podobny batonik tego, jaki wcześniej włożyłam do koszyka. Czy to nie jest nasz batonik? Zapytałam. Poczekaj, sprawdzam, może wypadł z koszyka przez duże otworki, odpowiedziała mama. Następnie mamusia przesuwała każdy produkt, ale nie widziała batonika. Tak, to nasz batonik, włóż go do koszyka, odpowiedziała. Przy kasie, po zapłaceniu, mama wszystko schowała do ekologicznej reklamówki. Obok sklepu zauważyłam staruszka z dziewczynką w moim wieku. Bardzo płakała. Dlaczego ona płacze? Pomyślałam. Podeszłam do niej i zapytałam, co ci się stało? Jej zapłakane oczy spojrzały na mnie. Jestem głodna, odpowiedziała dziewczynka.
Głodna? Zaczekaj, poproszę mamę, może będzie mogła ci pomóc, odpowiedziałem. Mamusiu, ta dziewczynka obok sklepu płacze, bo jest głodna. Mogłobyś jej coś jej dać? No wiesz, kochanie, to co kupiłem nie nadaje się od razu do jedzenia. Jak to? Zdziwiłam się. Dlaczego? Przecież nie zje surowej mąki albo twardej kapusty czy ziemniaków, odpowiedziała mama. No tak, przytknęłam, kiwając głową. Uszłam kilka kroków i przypomniałam sobie o batoniku. Nie byłam pewna, czy chciałabym go oddać. Był taki słodki, cały czekoladowy z wafelkiem. Taki lubię najbardziej, pomyślałam. Ale ona jest głodna. Mamusiu, mam przecież batonika, powiedziałam. Dajmy go dziewczynce. Przemyślałaś to? Dzisiaj już nie pójdziemy do sklepu, oświadczyła mama. Czytam fragment książki Jurassic World – Upadłe Królestwo. Ilustrowana opowieść. Claire rozejrzała się dookoła. Znajdowali się w dolinie kolejki żyroskopowej. Widziała, jak ktoś zbliża się do nich, biegnąc przez rozciągające się wokół połaci zieleni. To był Owen. Na waszym miejscu też zacząłbym biec, wrzasnął, uciekając przed stadem szarżujących dinozaurów. Ze snu, wywołanego środkiem usypiającym, obudził go Sinoceratops, który lizał go po twarzy. Gdy tylko Owen doszedł do siebie, zrozumiał, że Blue i reszta zniknęli. Teraz wulkan wybuchł, a dinozaury zamieszkujące wyspę rzuciły się do ucieczki. Claire, Owen i Franklin ruszyli w stronę klifu, skąd mogli opuścić wyspę. Claire i Franklinowi udało się wskoczyć do kolejki żyroskopowej, ale Owena zaatakował karnotaur. Przerażający drapieżnik ścigał mężczyznę, a ogonem przewrócił kulisty wagonik. Claire i Franklin zaczęli się toczyć w dół zbocza. Karnotaur już miał pochwycić Owena, ale wtedy ra! Ogromne szczęki pochwyciły karnotaura i odrzuciły go na bok, niczym szmacianą lalkę. Owen spojrzał ze zdumieniem w górę, by ujrzeć potężnego T-Rexa. Mężczyzna ruszył w ślad za przyjaciółmi. Za plecami miał wulkan plujący lawą. Kiedy Owen wyszedł z chmury czarnego dymu, zobaczył, że szklana sfera spada z wysokiego na 60 metrów klifu, koziołkuje i zanurza się w tank oceanu. Ziemia na baterie. Zwolniaki wrócili do ekozakątka, ale nie zdążyły odpocząć po nocnej przygodzie. Nadal nie wiemy, gdzie jest ten okropny Stefek. Z pewnością znowu psoci. Westchnęła Frania. A muszę się zdrzemnąć, powiedział Dyzio. A ja jestem głodny, dodał Piotruś. A my wam powiemy, że macie niewiele czasu na drzemanie i jedzenie, usłyszeli głos z góry. To Ksenia, Sonia i Celinka żeglowały po niebie nad ekozakątkiem. Co się znowu stało? Wiola w towarzystwie motyli podfrunęła do nauczycielek. Wiemy, gdzie jest Stefek. Musicie się pospieszyć, bo narobi strasznych szkód. Już wam podstawiam chmurowy samolot. Rzeczywiście. Obok Celinki zjawia się wielka chmura w kształcie samolotu i
powoli opadła na polankę. Zapraszam na pokład. Chmurkolot zaraz odlatuje. Piotruś, Julka, Wiola, Frania i Dyzio zajęli miejsca w wygodnych chmurowych fotelach. Chmurkolot wznosił w niebo powoli. Zatoczył koło nad ekozakątkiem i ruszył na południe. Lećcie do Lipki Zdrój. To malutkie miasteczko, do którego przyjeżdżają dzieci z całej Polski. Leczyć chrypkę i kaszel. Stefek właśnie tam rozrabia. Poinformowały mentorki. A gdzie Dąbrowir? Spytał Dyzio. On nie lubi powietrznych podróż. Idzie tam na własnych nogach. To znaczy na własnych korzeniach, wyjaśniła Ksenia. Po pewnym czasie chmurkolot wylądował na łące niedaleko Lipki Zdrój. Dookoła rozciągał się piękny las. Gdzie jest Stefek? Gramy w zielone? Zawołał Dyzio. Wolę niebieskie, odpowiedziała mu Wiola, która dopiero co upodrywała sobie na nim piętno, czułki i skrzydełka. Ja też chcę grać w niebieskie, krzyknęła Frania. Wyczerpała wielką wodną piłkę i podrzucała ją nosem tak wysoko, że Wiola musiała uważać, by nie wpaść na mokrą przeszkodę. A ja chcę grać w czerwone i żółte. Julka zaśmiała się i rozbujała na swojej jarzębinowej huśdawce. Oj, przestańcie się kłócić. Zagrajmy w zielone, marudził Dyzio. Hał, hał, a nie możemy zagrać w czarno-białe? Szczeknął Piotruś, goniąc zająca dookoła wielkiego drzewa, na którym fajniaki miały swoje domki. Piotruś złapał zająca i zawołał Darek! I to teraz zając ścigał Piotrusia. Pieskowi podskakiwały w biegu puchate uszy, a zającowi dłongaśne. A ja bym zagrał w szare. W szare jak ja, krzyknął zając. Chyba nigdy się nie dogadamy, zmartwił się Dyzio. Mam pomysł, Zafek zawsze ma ludzi, że bawimy się bez niego. Tak, ale gdy go zapraszamy, to nie ma czasu, zauważyła Julka. Zgadza się, zapytajmy go więc, w który kolor mamy zagrać. Wtedy wszyscy przystaniemy na jego propozycję. Dobry pomysł, spytała Wiola. Świetny, ucieszyły się fajniaki i zawołał Stefka. Wiola zgromadziła przyjaciół wokół siebie i odliczyła. 3, 4. Stefku. Poniosło się po lesie. Ale smok Stefek się nie pojawił. Zawołali więc jeszcze raz. Stefku. Odpowiedziała im ciszak. Wiola poleciała do Stefkowego komina i po chwili wróciła. Nie ma go, po prostu znikł. Oznajmiła przyjaciołom. Nie podoba mi się to, gdyż był szczerze zmartwiony. Ani mnie, zawtórowała mu Julka. Stefek zawsze wraca na noc do domu, a tymczasem już zaszło słońce.
A jego nie ma. Może znalazł sobie jakiś inny komin. Zastanawiała się Feania. Zanim ktoś zdążył odpowiedzieć, Piotr już nastroszył sieść. Postawił uszy i węszył. Słuchał. I wreszcie zeszczekał. Ktoś wzywa pomocy, jest głęboko w lesie, boi się. O przyrodzie wiemy, każdemu pomożemy. Zawołała Lidia i Piotr już. Jurka, Efeania i Wiola. Super mocne, do dzieła, dodał Dyzio. Koniec.